lepiej zrobić 2 razy 30 metrów sprint na 100% niż mówić, że się nie ma czasu na przerwę pomiędzy sprintami, tak? Bo byśmy chcieli z książki iść. Dokładnie. 10 minut, nie? Cześć, z tej strony Kuba Grzęda. Witam w kolejnym odcinku z serii Motoryka Młodzika. Dzisiejszym gościem będzie Jacek Piegza. Jacku, przybliż nam, gdzie i z zawodnikami, w jakim wieku pracujesz i pracowałeś wcześniej. Witam, z tej strony Jacek Piegza, trener przygotowania motorycznego APK GHM Zagłębie Lubin. Od początku tej mojej przygody 8-letniej już związany jestem z Zagłębiem. Zaczynałem jako trener przygotowania w młodej ekstraklasie, wtedy jeszcze. Później automatycznie przejście do drugiej drużyny i jak zaczęliśmy tutaj tworzyć ten projekt Akademii, to stałem się takim jakby koordynatorem wtedy jednoosobowego sztabu. Teraz mam jeszcze tutaj 3 osoby do pomocy po wielu latach, więc no teraz mogę się nazywać też koordynatorem przygotowania motorycznego tutaj. Super, w sumie tak naprawdę nie znam aż tylu klubów, gdzie faktycznie w Akademii pracuje większa ilość osób niż jedna. Na pewno jest to w Pogoni, jest to też u nas w Lechu i tak jak mówisz, u was w Zagłębiu. A powiedz mi, koordynujesz grupy od jakiego wieku? No tak faktycznie to teraz zajmujemy się od U8 do U21, ogarniamy te wszystkie grupy. Tak jak mówię, no mam od niedawna, ale mam tutaj nareszcie ludzi, więc ja fizycznie prowadzę treningi W21 i W18. Później jest trener od U17 do U15. No i trener, tak, fizjoterapeuta, trener zajmujący się tym under sektorem u nas i jedna dziewczyna na wolontariacie też pomaga mu, no, ale tak naprawdę robi też bardzo dużo pracy tam w tych młodszych rocznikach, więc... Więc masz to ogarnięte. Tak, a ja mam takie doświadczenia największe z grupami od U14, tak? Nie będę ukrywał, że z tymi najmłodszymi zdarzyło mi się pracować najrzadziej. Okej, no to jeśli mówisz, że największe doświadczenie masz na tym poziomie, to może powiesz nam, co jest dla ciebie najważniejsze, na przykład właśnie u zawodników tych U14, U15, na co największy nacisk kładziesz? To jest długi proces, tak jak mówię, zawodników obserwuję niektórych już od początku praktycznie tutaj, czyli nie wiem, 7-6 lat. I widzę, jak to się wszystko zmienia, więc też na pewno masz takie doświadczenia, że nie da się niczego założyć, ale najważniejsze jest to, moim zdaniem, u tych 14, 15, 13-latków tutaj, żeby od początku zaszczepić im taką kulturę pracy, pokazać im jak najwięcej środków. Już od U14, U15 tutaj mieszkają u nas w bursie, ja też tu mieszkam obecnie, więc to mi się wydaje i to nie jest jakiś tam truizm, ale no, taka kultura pracy, że trzeba przejść przed treningiem, coś zrobić, popracować nad sobą, to z takich spraw ogólnych, a z takich bardziej specjalistycznych, no to to już jest ten wiek, gdzie po tym ogólnym takim przygotowaniu zaczyna się powoli specjalizacja, zaczynam myśleć, jakiego zawodnika chcę dostać później w drugiej drużynie na przykład, tak? Tak sobie zakładam, nie? I tak. Jakby to, co mówisz, jest super, no bo przede wszystkim stawiamy na edukację tych młodych zawodników, bo ta edukacja później będzie nam prezentować w tym, co mówisz, że uświadamiamy ich, po co ta praca jest, dlaczego warto właśnie przyjść na przykład przed treningiem, zrobić robotę, co to im daje. Później oni też przede wszystkim są bardziej świadomi. No i wtedy, kiedy dostajesz takiego zawodnika w wieku 21 lat, czy tam jest w tej drużynie U21, no to tak naprawdę on już sam wie, co ma robić, tylko gdzieś tam go kierujesz, ale on sam jest świadomy swojej pracy, tego, co potrzebuje, co mu daje dobre efekty. I jak wspomniałeś, ja też tak podchodzę do pracy z młodymi zawodnikami, że ja chcę mieć gotowego zawodnika gdzieś tam w tej drugiej drużynie,
więc ten cały proces jest po to, aby przygotować go na ten etap i wtedy, tak jak mówisz, gdzieś tam nie uczyć pewnych rzeczy, tylko już tak naprawdę pracować i kształtować na maksa, wydobywać ten potencjał z tego zawodnika, więc moim zdaniem to jest super, super sprawa, ale też wiem na swoim przykładzie i to pewnie potwierdzi duża ilość trenerów, że no w pracy w drużynie, gdzie mamy tych zawodników około 20 ponad, no ciężko podejść jest indywidualnie do każdego z nich i powiedz mi, czy starasz się, jeśli tak, to w jakich aspektach gdzieś tam tą pracę bardziej dobierać do każdego z zawodników i jeśli tak, to też na jakim, jakby na czym się, na czym bazujesz, na czym się opierasz w tej indywidualizacji? No takie wiadomo słowo klucz, indywidualizacja i jak słyszymy i mamy w głowie 15 minut na rozgrzewce i 20 osób, to zawsze mamy to samo, nie? Dokładnie, dokładnie. To jest ciężkie, dlatego jakby chciałbym się dowiedzieć, no bo mówmy się szczerze, nie ma co się oszukiwać, jest to bardzo ciężkie w drużynie, ale nie można mówić, że to jest nie do zrobienia. Właśnie pytanie w jakich aspektach i to też chciałbym, żebyś mi coś może o tym powiedział. Oczywiście, no wiesz co, no przede wszystkim to jest to, że ja nie muszę tak jak w pierwszej drużynie pracować na określony cel, czyli krótki cel po 4 tygodniach okresu przygotowawczego i później z meczu na mecz, nie? Więc planuję sobie tą pracę całorocznie. Dzięki temu po pierwszych jakichś tam testach mam grupę ludzi, z którymi zaczynam pracować indywidualnie. U nas teraz to się nazywa PDP, ten Personal Development Plan, czyli każdy zawodnik gdzieś tam powinien mieć coś takiego, swój plan działania, tylko że no nie spieszę się, daję sobie jakieś zawsze 3 miesiące na to, żeby po 3 miesiącach powiedzieć sobie, że zawodnicy, którzy gdzieś tam są bezpośrednio pode mną, czyli jakieś 30 osób, plus te talenciaki takie z młodszych, którzy się czasem miksują, żeby każdy miał swój plan w ręku, zindywidualizowany do potrzeb na cele i też z tymi takimi najbardziej utalentowanymi, wyróżnionymi, żebym ja też popracował przynajmniej 2 razy po pół godziny w tygodniu. Tak staram się to robić. Nie? Super, czyli rozumiem, że jakby ta praca jest dobrana na podstawie testów, tak jak powiedziałeś, to robisz na początku i później gdzieś tam każdy w odniesieniu do tych testów ma swój plan, z nim, że tak powiem, wykonuje swoją tą część pracy gdzieś tam indywidualnej, która jest dostosowana typowo pod nich. Dokładnie. No. Mamy zawsze spotkanie teraz tutaj od 2 lat, gdzieś tam co jakiś czas ewaluacja zawodników i ja też dostaję bardzo dużą część informacji tutaj od dyrekcji, od koordynatorów i od trenerów, tak? Czyli jeżeli oni mi mówią, że według nich dany środkowy obrońca brakuje mu zwrotności, to ja to biorę jako pewnik i też nie bazuję tylko na testach, nie? No oni się znają najlepiej i ja po prostu z nim pracuję, nie? Czasami, wiadomo, są te dyskusje typu on wygląda na szybkiego, a nie jest szybki, więc wtedy mogę z nim porozmawiać, ale jeżeli oni twierdzą, że jemu brakuje tego i tego na tej pozycji, żeby osiągnął ten top level, no to ja to biorę i z nimi pracuję. Nie? No jasne, no bo tak jak mówisz, testy testami, a tak naprawdę wszystko chodzi w praniu, czyli na meczu dochodzą do tego różne stresory i to jak ten zawodnik potrafi wykorzystać naprawdę ten swój potencjał w momencie, kiedy ma przeciwnika naprzeciwko siebie, a nie tylko kolegę, więc wiele gdzieś tam tych składowych się na to składa. Okej, a powiedz mi, no bo w U14 wiadomo, tego zawodnika się rozwija, uczy się jakichś tam poszczególnych wzorców poruszania się, czy też wzorców, które później wykorzystujesz na siłowni. Czy w danej kategorii, jak planujesz pracę jako koordynator, czy uczysz w danej kategorii wszystkiego, czy dajesz jakby, dzielisz to na etapy? Najpierw to, jeśli to potrafi, idzie dalej, robi to, tak żeby na przykład, jeśli zawodnik jest w U14, to wiedząc, co chce uzyskać, co trener będzie robił w U15, no to tak ten zawodnik pracuje, żeby w U15 właśnie umiał na przykładzie alfabetu
powiedzieć od A do tam G na przykład, nie? I dopiero później W15 od G dalej. Jak do tego podchodzisz? Wiesz co, to co mówisz, to jest, wydaje mi się, na razie moja melodia przyszłości, bo gdzieś tam dopiero niecały rok mamy ten sztab i tak to chciałbym, żeby wyglądało. Na dzisiaj to, co jest dla mnie najważniejsze i też tu powiedziałeś, to jest chyba kluczowe w takim podejściu funkcjonalnym. Jak umiesz, idziesz dalej, nie? Staram się od jakiegoś czasu nie za długo zostawać w pewnym miejscu, bo gdzieś tam mam to na kartce, tylko jeżeli zobaczę, że 12-latek jest w stanie zrobić, wiesz, jakąś tam zaawansowaną plyometrię, to idę dalej z tym zawodnikiem. I tak mówię tutaj moim współpracownikom, że obserwacja i gdzieś tam notatki po treningu, po tygodniu i idziesz dalej, nie? Jeżeli tam wszyscy, wiesz, marzną w desce przodem, to bez sensu, nie? Ja też tak jak ty mówisz, podchodziłem do tematu, pamiętam, pracowałem wcześniej, że wiadomo, będąc samemu jest ciężko, no, ale na podstawie obserwacji, czasami nawet nagrywałem tych zawodników właśnie na przykładzie plyometrii, widziałem, którzy zawodnicy gdzieś tam wykonują to dobrze, no i później dzieliłem ich na grupy. Jedna grupa robiła bardziej zaawansowane ćwiczenia, druga nadal pracowała nad tym, co mają do poprawy i gdzieś tam później w ten sposób to modyfikowałem, więc fajna rzecz, że faktycznie na podstawie tego, co widzimy, bo czasami niektórych zawodników idzie to szybciej, ta nauka, u niektórych później, no więc fajnie to w ten sposób dobierać. Okay, a powiedz mi, czy też gdzieś mi uciekła myśl, mówiłaś na temat właśnie tych postępów, czy jeśli chodzi o trening siłowy, na przykład stosujesz jakieś testy, że okej, jeśli potrafi zrobić tam na przykład, nie wiem, 10 pompek poprawnie, to okej, idzie dalej i robi już na przykład, jest gotowy na trening z obciążeniem, czy raczej patrzysz w danym ćwiczeniu tylko, a nie globalnie, że jeśli zrobi tam 10 ćwiczeń, może wejść w trening siłowy, czy podchodzisz typowo, umie pompkę, robi wyciskanie na klatę, nie umie przysiadu, no to robi dalej przysiad z ciężarem własnego ciała. Wiesz co, nie, raczej modyfikuję, bo nie ma na to czasu niestety, jak wiesz, albo może masz inne podejście, ale jeżeli najczęściej mam dobry trening siłowy raz w tygodniu albo dwa, to niestety nie mam na to czasu i raczej jestem skłonny modyfikować ćwiczenia na bieżąco, żeby dociążyć jednak tego zawodnika i ewentualnie zadać mu jakąś pracę domową, niż rzeczywiście skupiać się na korekcji poszczególnych wzorców, więc też wyrzuciłem parę ćwiczeń na stałe z warsztatu, nie robię na przykład przysiadu. Okej. Okay. A może od razu powiesz dlaczego? Okej. Doświadczenie najważniejsze, więc znakomita większość naszych przede wszystkim piłkarzy bardzo słabo wykonuje przysiad i mało dostaje z tego ćwiczenia i za dużo mi to zajmuje czasu nauka. Drugie, no, idąc z tymi trendami, które gdzieś są i też z moich obserwacji, no nie wiem, jak się obserwuje to, co robi Franz Bosch czy Altis, no jednak ten transfer z przysiadu na to, co później chcę osiągnąć na boisku, według wiedzy i moich domniemań, nie jest tak, nie? Więc bardziej się skupiam tutaj na pracy jednonóż i później tej koordynacji siłowej niż męczenie tego przysiadu, ale wiem, że są fanatycy, pewnie też mają jakąś swoją teorię na to. Tak samo nie wykonuję martwego ciągu, tylko zamieniłem go na trap bar. Okay. Bo szybko jestem w stanie po jednym treningu praktycznie wyegzekwować to, co chcę i już ćwiczymy i działamy. Nie? No tu masz rację, jakby trap bar zdecydowanie ułatwia zawodnikom gdzieś tam utrzymanie tej odpowiedniej pozycji niż trzymając sztangę z przodu. Ja akurat też się z tobą zgadzam, że akurat w pracy drużynowej również nie wykorzystuję przysiadu z obciążeniem właśnie z tego względu, że ze względu na moje doświadczenie przy tym paru zawodników zrobiło sobie krzywdę. Po prostu jakość wzorca jest słaba, wpływają na to różne czynniki, jak głównie zakres ruchu, który nie poprawia się od tak w tydzień, czy nawet w miesiąc u niektórych zawodników, więc lepsza praca jest faktycznie
jedną nóż, no bo z tego uzyskujemy lepsze efekty, ale pracując indywidualnie, wiedząc, że zawodnik dobrze wykonuje ten wzorzec, to jak najbardziej go dociążam i w momencie, kiedy kształtuję jego siłę maksymalną, to nie ukrywam, że stosuję i przysiad, i martwy ciąg, ale to typowo indywidualnie w pracy grupowej, tym bardziej, gdzie często jest mało sprzętu, trzeba mocno dopilnować tej techniki, to ciężko jest naprawdę to gdzieś tam wyegzekwować. No a tak jak wspomniałeś, jest często więcej minusów z tego względu niż plusów, które przekładają się na naszą pracę. Wspomniałeś też o zadaniach domowych i tego też chciałbym teraz się troszeczkę uczepić i podrążyć. Jeśli zadajesz zadania domowe, to pytanie, na czym się skupiasz? Jak często zawodnicy wykonują te zadania domowe? Czy one są rano, czy po treningu? Jak to wygląda? Ja jestem w takiej optymalnej sytuacji, że jestem skoszarowany z 85% liczbą moich zawodników. Mhm. Więc idę na śniadanie, idę na salkę, patrzę, kto co robi i wyszliśmy z tego tak, że po naszych testach funkcjonalnych i też później testach ortopedycznych od fizjo staramy się jak najszybciej wychwycić zawodników narażonych gdzieś tam według nas funkcjonalnie przede wszystkim na urazy. Do każdych tam bodajże 16 testów mamy gdzieś tam powywieszane na salkach, na siłowniach plany. Tak? To jest jedna droga. Druga droga. Mam też dużo takich gotowców, które nie są może optymalne, ale staram się, żeby każdy zawodnik, który do mnie przyszedł, po 10 minutach miał coś na telefonie, w jakiejś formie PDF, bo uważam, że tylko plan realizowany będzie wykonany. Tak? Czyli jeżeli ktoś nawet przyjdzie do mnie bardzo często, ćwiczenia na górę, coś, ja już mam tam 10 gotowców, dopasowuję, coś tam odpiszę i w ten sposób wychodzę. Uważam, że tylko i wyłącznie w ten sposób, jak on to ma, to będzie realizował. Jeżeli mam coś takiego, taką sytuację, że rzeczywiście chcę coś szybko wyegzekwować, no to wtedy robimy reżim na przykład. Nie wiem, widzę, że nie ma hip hinge'u w ogóle, przyszedł nowy zawodnik, daję mu specjalistycznie wtedy góra 5-6 ćwiczeń, które ma robić codziennie, 2 razy dziennie, 3 razy dziennie, jest w bursie zazwyczaj i powtarzam mu, że od 6 do 22 jest salka otwarta, czyli w klapkach może zejść i ma to zrobić, mnie to wtedy nie interesuje. No super. Excuse. Super, jak najbardziej się z tym zgadzam, też jestem za tym, żeby dawać zadania domowe zawodnikom. Nie ukrywajmy, że w momencie, kiedy jesteś sam na dwie drużyny, czyli masz tam tych 40-50 zawodników, no to ciężko byłoby siedzieć i układać dla każdego plan. No, trzeba liczyć siły na zamiary. Więc tak jak wspomniałeś, świetną sprawą są gotowce, które wcześniej przygotowujemy. Teraz mówię na to gotowce, ale na podstawie doświadczeń można gdzieś tam wywnioskować, jakie są trendy, co mniej więcej, czy z jakimi aspektami zawodnicy mają problemy. Do tego użyć plan i później jak przychodzi zawodnik, no to mamy te 10, tak jak wspomniałeś, możemy dopasować dany plan do zawodnika, no i nie zajmuje nam to już czasu, a zawodnik ma tak naprawdę już plan gotowy, może od razu działać, dzięki temu im szybciej zacznie działać, tym szybciej te efekty przyjdą. No i zawodnik może się faktycznie dzięki temu rozwijać, ale wspomniałeś właśnie o tej organizacji pracy związanej z tymi planami, co jest też bardzo ważne w przypadku, kiedy mamy wielu zawodników pod sobą, nie? Tak, dla mnie, ja też, jak jeszcze zdarza mi się coś powygłupiać na siłowni, ja nie umiem pracować bez kartki i tak mam, od zawsze tak miałem i gdzieś tam, no, każdy myśli swoimi kategoriami i patrzę na nich i no, nie lubię czegoś takiego, jak ktoś przyjdzie do mnie i powie mi 3 ćwiczenia na brzuch. No, takich rzeczy nie robimy, nie? To w mens healthie. Tak, tak. Od razu ja mówię, chcesz przyjść do mnie, przypomnij mi, bo wiesz, że jestem zajęty. Wtedy wiem też, że jemu zależy. On siada przy biurku, ja wtedy mu to wysyłam, idę na chwilę, pokazuję mu ćwiczenia i mam jednego gościa załatwionego, nie? No jasne, to tak jak mówiliśmy, jakby przyszło 50 na raz, miałbyś siedzieć i głowicie, no to no nie jesteś w stanie, możesz siedzieć tak naprawdę tydzień. Wiadomo, że są też jeszcze inne obowiązki. Ale ja w bardzo podobny sposób podchodzę do sprawy. Powiedz mi jeszcze tak, no bo wiele mówi się o sile. Ja mam takie wrażenie, że dosyć mało się mówi, albo może ja takie, to jest moje wrażenie, odnoszę,
że mało się mówi o koordynacji. Czy ty jakoś w swoich treningach stosujesz jakieś wstawki koordynacyjne, ćwiczenia koordynacyjne? Jak podchodzisz do tego elementu? Oj, wiesz co, koordynacja to jest, wiadomo, szeroki aspekt w zależności gdzieś tam, co chcemy. Uważam, że no jestem gdzieś tam, mam dużą fascynację teraz, tak wspominałem, tym, zresztą jesteśmy wspólnie po kursie Boscha i Altisa i ten model Game Speed gdzieś tam bardzo do mnie teraz przemawia. To jest wszystko połączone i absolutnie gdzieś tam coraz więcej tego robię, tych typowych reakcyjnych rzeczy na boisku. Mniej już robię tych kodów zaplanowanych gdzieś tam w kształtowaniu tej zwinności i jeszcze bardzo dużo muszę się rozwinąć w tym temacie. Absolutnie czuję się nowicjuszem, ale widzę, że to działa, nie? Gdzieś te podejście takie bodajże repetition without repetition, jak to mówią. Tak. Czyli powtórzenie bez powtórzenia. Tak, tak. I ta praca Boscha też z koordynacją siłową. Bardzo dużo tego robię. Jeżeli chodzi o techniczne rzeczy w stylu zmiany kierunków czy bieganie z czymś nad głową, z kształtowaniem tego w ten sposób. W tym kierunku teraz idę, to jest moja fascynacja, więc pewnie też za bardzo idę, znając życie i jak to w życiu sinusoidalnie to się zmieni, ale... mówisz też tak. o tych rzeczach z Boschem, no jakby moje zdanie jest takie, że to są dosyć zaawansowane rzeczy, jeśli chodzi o koordynację, więc pytanie też moje, jeśli chodzi o młodszych zawodników, czy tutaj stosujesz jakieś prostsze formy ćwiczeń, na przykład na rytmizację, na synchronizację ruchu, właśnie tą szybką reakcję? No tak, tylko że wiesz, też jak obserwuję proste berki, dobrze zrobione, też uważam, że ta droga jest najlepsza, tylko troszeczkę okrojona, później można rozwijać, ale absolutnie tutaj prochu nie wymyślam, jeżeli mam fajne berki reakcyjne czy tego typu gry, gdzie można fajnie, czy ten lustro, zawsze przeplatane jednak izolacją, gdzieś nauką poruszania się krokiem dostawnym, odstawnym i tak dalej. Uważam, że to jest najlepsza droga i też najwdzięczniejsza, bo dzieciaki się nie wiedzą, dobrze, kiedy się uczą. Tak, no, dobrze się bawią przy tym, nie? Bo gdzieś tam nie są znudzone tymi formami izolowanymi, tak, które wiadomo trzeba wyegzekwować, żeby one były dobrej jakości, ale jak to jest przeplatane ćwiczeniami w formie zabawowej, no to faktycznie nie są w stanie wiedzieć, kiedy się uczą, a często jest tak, że po prostu to, co się nauczyły w formie wizualnej, to zaraz stosują właśnie w środku, który zastosujesz w formie zabawowej, nie? I to fajnie się ze sobą łączy i ma taki transfer jedno na drugie, nie? Dokładnie to, co mówisz, dlatego gdzieś tam wydaje mi się, że ten model taki w młodszych troszkę więcej podstaw izolacji, tej takiej nieprzewidywalności mniej i czym starszy zawodnik, tym te proporcje się zmieniają. Kiedyś, dawno temu wyrzuciłem z warsztatu tą drabinkę słynną koordynacyjną. To też jest, wiemy o tym, dużo jest mitów, a to się mówi często nawet nie koordynacyjna, tylko drabinka zwinnościowa, nie? I chyba w tym jest główny problem. Tak, i czasami bym chętnie użył, ale że tutaj moich też trenerów wszystkich edukowałem, że się nie robi, to się nie robi, bo gdzieś tam do low plyo, czy tych wszystkich takich, wiesz, bardziej nastawy skokowe usztywnianie, może bym użył, ale no rzeczywiście nie uważam, że to poprawi gdzieś tam szczególną rytmizację, nie? Dlatego bardziej tutaj te formy reaktywne, przeplatane z nauką, ustawienie tułowia, ustawienie stopy, kolan, tak, i przeplatanie tego uważam, że mamy rytmizację, częstotliwość ruchów. No jeżeli chodzi o balans, no to uważam, że tutaj plyometria, jaka ta... Nie piłki, nie wskakiwanie na piłki fitnessowe? Jeszcze nie. ale no,
No, plyometria jest tak wdzięczna i tak szybko daje efekty, dobrze robiona, że, no, że absolutnie no, to jest mój gdzieś tam chyba numer jeden, jeżeli chodzi o wiele kwestii. Okej. No, też się po części z Tobą zgadzam, tak opowiem dyplomatycznie, żeby to nie ciągnąć. Przechodzimy do kolejnego pytania. Odnoszę wrażenie, że coraz częściej i coraz mocniej zawodnicy doznają kontuzji zerwania wiezadeł krzyżowych. No wiadomo, często sam ją też miałem i często właśnie taka kontuzja przekreśla gdzieś tam szansę tych zawodników na granie już na tym wysokim poziomie. Jak ty podchodzisz do prewencji tego typu urazów? No bo jak wiem, też oprócz twojej pracy w Zagłębiu masz też swoją gdzieś tam prywatną inicjatywę, która wiąże się właśnie z pomocą zawodnikom w powrocie do zdrowia po właśnie zerwaniu wiezadeł krzyżowych. Coś może powiesz więcej na ten temat, jeśli chodzi o prewencję i ten aspekt twojej pracy. Mm-hmm. Rzeczywiście tutaj wraz z moim fizjoterapeutą Jarkiem Morochem mamy taki swój gdzieś tam biznes na terenie Legnicy, Lubina. To, co mamy, to ze sobą już ponad 100 kolan zawodników naprawdę z super levelu i piłki nożnej, i piłki ręcznej, więc dużo, że tak powiem, nauczyłem się w tej kwestii. Prewencja tego moim zdaniem jest bardzo, bardzo trudną rzeczą i nie powiem nic odkrywczego, bo wciąż widzimy na świecie i w Stanach i tu w Europie, ile tych kontuzji jest. I to na najwyższym poziomie jeszcze, nie? Gdzie faktycznie tam jest grono specjalistów. Ale tak wspomniałeś, na pewno jeśli chodzi o prewencję, no tutaj jest wiele czynników, które będą wpływały właśnie na zwiększone ryzyko tego urazu, nie? To, co ja obserwuję, to oczywiście no, mamy typowych zawodników z konstrukcją taką, tak? Gdzie rzeczywiście no, gdzieś tam we wczesnym dzieciństwie zostało to niestety zaniedbane, te kolana idą do środka, stopy koślawe, czasami problemy strukturalne, o tym nie będziemy mówić, ale uważam, że dobra baza, jeżeli chodzi o podstawową taką funkcję i jak najszybsze przejście do form właśnie zaawansowanych plyometrii oraz to, co chyba jest, nauczyłem się przez ostatnie tutaj czas, gdzie do Akademii dołączył Robin Prong, który gdzieś tam, no, nie ukrywajmy, no, 8 lat pracował w Ajaxie i zaszczepił mi to. Objętość treningowa i przyzwyczajenie zawodników do po prostu do ciężkiego biegania i ciężkiej pracy i wytrzymywania obciążeń, to jest podstawa. Myślę, że to jest klucz, co powiedziałeś, z tego względu, że mówisz czasami, że treningi za ciężkie, jakby zbyt dużo obciążenia. Moim zdaniem nie zbyt dużo obciążenia, tylko po prostu brak tolerancji zawodnika na to obciążenie, czyli zawodnik jest po prostu nieprzygotowany na znoszenie takich obciążeń. To jest moim zdaniem główny problem, a nie to, że obciążenia są zbyt duże, nie? I to jest absolutnie, no to tego się nauczyłem i teraz, bo nie ukrywam, że miałem różne momenty, kiedyś też fascynacja gdzieś tam Verheyenem i przerwa, wolny odpoczynek, wiesz, no absolutnie to nie jest ta droga. Uważam, że podbudowa tlenowa, stara dobra, ten work capacity, I później naprawdę no, widać zmniejszenie tej urazowości. Przede wszystkim no, zawodnik, wiemy, że wytrzyma ten mecz i w tych ostatnich 10-15 minutach nie zrobi czegoś, czego normalnie by nie zrobił. Nie? Okej, no to powiedz teraz, jakbyś mógł tak w skrócie dla naszych widzów, takie dwa, trzy, nie wiem, może cztery punkty, na które byś zwrócił uwagę, jeśli chodzi o rzeczy, które będą zapobiegać właśnie urazom wiezadł krzyżowych u młodych zawodników. Na co byś postawił w tej prewencji, co byś stosował w treningu, to może takie 3-4 punkty. Okej. Idąc od podstaw, absolutnie wytrzymałość siłowa i funkcja biodra dookoła, czyli tutaj będą grupa przywodzicieli w ćwiczeniach typu Kopenhaga, deska bokiem, iliopsoas i po polsku poszedł. Proszę, po polsku proszę. Biodrowo-lubiowy i pośladkowy wielki. To jest dla mnie klucz,
żeby te wszystkie mięśnie wiedziały, po co tam są. Później absolutnie skupiam się bardzo dużo ostatnio i zacząłem, kiedyś wyganiałem na boso, teraz zapraszam na boso na siłownię, praca nad stopą. Nie? No. To samo teraz zacząłem, dokładnie tak i tutaj moim zdaniem wiadomo, idziemy od podstawy, czyli od stopy, tak jakbyśmy szli od fundamentu do góry, no bo często problem, który jest wyżej, jest spowodowany tym, że problem jest niżej, czyli właśnie w stawie skokowym, to co wspomniałeś, problem ze stopą, tak, opadający łuk stopy, gdzie później wszystko idzie do góry, do kolana, nie? Dokładnie, więc to zmieniłem i stopa, także zacząłem z powrotem bardzo dużo pracować nad mięśniami łydki, nad absorpcją, to jest istotne, ok, więc mamy to, później siła jednonóż, czyli martwe ciągi jednonóż, przysiady jednonóż, to wszystko, co tutaj musi być mocne, no i transfer na plyometrykę, tak, czyli w 3D, w każdym kierunku on musi po prostu znosić te obciążenia bardzo zaawansowane, bo zawsze jak sobie wyobrazimy, że chłop biegnie 35 na godzinę i nagle robi 180, to są olbrzymie obciążenia i do tego trzeba zaadaptować, czyli ten trening siłowy, plyometria i na koniec po prostu dobra periodyzacja małych, dużych, średnich gier, żeby te bodźce, zmiany kierunków, to wszystko się pojawiało jak najczęściej na początku w komforcie, a później w totalnym dyskomforcie. Dokładnie. Tak. Okej, no to myślę, że fajnie to gdzieś tam wyjaśniłeś. Teraz dam pytanie, które zadaję chyba każdemu, bo myślę, że każdy trener się z tym spotyka lub spotkał. No ja też wiele razy na pewno, a mianowicie, że pracujesz i tak naprawdę masz grupę 20-25 chłopa na treningu, masz zrobić trening siłowy na przykład, no ale tak naprawdę masz albo mało sprzętu, albo mało miejsca, albo mało czasu i wiesz, jedziesz na szkolenie, przykładowo gdzieś tam Exos i wiesz, i mówią, że czy tam czytasz w książkach, że no tutaj trening szybkości, tam 45 minut, jednostka szybkościowa, tutaj wiesz, sprzęt, wszystko, gitara, nie? A tak naprawdę kluczem jest zareagować i dobrze przeprowadzić trening, kiedy tak naprawdę sprzętu nie masz lub masz go bardzo mało, lub masz mało właśnie miejsca, czy też czasu. Czy spotkałeś się właśnie gdzieś tam z takimi problemami w tej pracy? Jeśli tak, to jak sobie z tym radziłeś? Nie, no oczywiście, my wiesz co, żyjemy z tym problemem, tak? Czyli niedostatku czasu. Ja 80% swojej czasy wykonuję w czasie poniżej 20 minut z daną grupą czasami, tak? I mam dwa razy może gdzieś tam, wiesz, siłownię, a tak to czasami nawet, wiesz, jak dostanę godzinę, to nie wiem, co robić, nie? Bo problem bogactwa. Bo mówię, za dużo, nie? I gdzieś tam ja uważam, że kiedyś, bo to gdzieś tam Mladen Jovanović o tym pisał, mikrodosing i to wszystko. Zgadza się. Absolutnie. Mało, a często pracujemy cały rok, nie jesteśmy lekkoatletami, więc uważam, że mało, często w dobrych dawkach absolutnie wystarczy. Obserwuję to, mówię, gdzieś tam na jednym podwórku, ucząc się na swoich błędach przez ponad 8 lat No i absolutnie tak, lepiej zrobić 2 razy 30 metrów sprint na 100% niż mówić, że się nie ma czasu na przerwę pomiędzy sprintami, tak? Bo byśmy chcieli z książki iść. Dokładnie. 10 minut, nie? No tego się nie da, też to parę razy się spotkałem na szkoleniu z trenami i oni myśleli, że wiesz, tam, jak tam u ciebie się pracuje, ile masz czasu? Ja mówię, no 15 minut. Ale jak 15 minut? Co ty jesteś w stanie zrobić 15 minut? Ale tak naprawdę z roku na rok tą rzecz, którą wcześniej wykonywałeś, nie wiem, 20, teraz możesz zrobić w 10, bo już tak, jeśli tam układasz sobie nawet tą samą pracę, czyli przejście z jednej części rozgrzewki do drugiej, do trzeciej, że to idzie sprawniej, te powtórzenia również, no ale nie oszukujmy się, tak jak wspomniałeś, jeśli chcemy przeprowadzić trening szybkości, no to w treningu piłkarskim no nie ma tyle czasu, musisz zrobić 2 razy 30 i to i tak jest dobrze, czy 2 razy 15, czy 4 razy, ale nie ma mowy raczej na to, żebyś zrobił w trakcie rozgrzewki 2 serie po 6 z dobrym odpoczynkiem. Nie ma opcji, więc
o tym można zapomnieć i nie ma co na ten temat dywagować, że to powinno trwać tyle czy tyle, czy tam czasami też do nas przyjeżdżali, trenerzy mnie pytali, no tak, no ale tutaj czy nie obserwujecie spadków mocy, wiesz, pomiędzy punktami, czy przerwy, czy indywidualizujecie, wiesz, no... Cuda nie widzę, nie? No. Tak. Ale to za dużo właśnie to jest to, że to się, wiesz, czyta w książkach, gdzieś tam specjaliści mówią, no ale jak tutaj sprinty, no przecież on nie zdąży wypocząć, jest zbyt krótka przerwa, żeby kształtować, to takie są realia i z drugiej strony, no wiesz, książka książką, a życie życiem. I to też nie jest tak naprawdę, bo ja na swojej podstawie mogę powiedzieć, że moi zawodnicy robili progres w testach szybkości, które były robione, a ja nie robiłem tak, jak jest w książce, tylko faktycznie tego czasu było mniej. Robiłem maksymalnie 4 powtórzenia przyspieszeń na treningu, ale na to też ma wpływ inna praca, na przykład właśnie siłowa, czyli czas reakcji, czy nawet poprawienie samej techniki poruszania się, czy też przyspieszania. Więc trzeba też na to brać uwagę, znaczy brać to pod uwagę, że wiele tych czynników wpływa na przykład na szybkość. Nie tylko to, że będziemy puszczać zawodnika 6 razy, kurde, 30 w dwóch seriach, przerwa minuta. Będzie się to zajęło, nie? Nie ma na to możliwości, ale to są też takie zaleciałości gdzieś tam, tak jak mówię, niestety z tych naszych AWF-ów też. Nie będę tu krytykować, ale po prostu tam są podstawy, które gdzieś tam później nie ma transferu i gdzieś tam to trzeba przemielić i pytać praktyków po prostu, jak to jest. A sprzęt? Obecnie nie, że nie jestem leniwy, nie chcę mi się nosić, ale rzeczywiście zazwyczaj biorę stoper i 100 grzybków. I lotnisko rozstawiasz po prostu? Ja rozstawiam lotnisko, to znaczy no to jest zwykle mój sprzęt plus płotki, jeżeli chodzi o boisko. Jeżeli chodzi o plany siłowe, no to tu pandemia dała piękny pokaz. Tak, można było popróbować, jak to można zrobić, tak, przysiadł na krześle. Z ręcznikiem. Tak, z ręcznikiem dwójeczki, pewnie Kopenhagi. Można. I uważam, że to też poprawia kreatywność. Daje możliwości, no excuses, że tak powiem, że nie ma sprzętu, czy jakieś tam inne rzeczy. Absolutnie ja mam siłownię piękną, wyposażoną. Trenerzy zawsze przyjeżdżają, właśnie przyjeżdżali kiedyś częściej tutaj na jakieś tam staże, a my nie mamy. Uważam, że to nie jest niezbędne, nie? Fajne, ja, ale nie. Ja też tak uważam, że wszystko da się zrobić. Oczywiście moim zdaniem jakby ćwicząc z pewnym obciążeniem albo bez właśnie sprzętu, mówiąc o dzieciakach, wiadomo, że jest wiele zmiennych typu prędkość ruchu, zakres, tempo, etc. To tutaj się zgodzę, że faktycznie ta siła nie jest zbytnio potrzebna, bo można ich przytrzymać dużej w izometrii i ten progres też będzie zrobiony. U starszych zawodników typu 17-18 lat, to wiadomo, że takim treningiem albo podtrzymamy, albo dojdziemy do pewnego pułapu, który już nie będziemy w stanie przeskoczyć i tutaj faktycznie będzie potrzebny jakiś mocniejszy bodziec, ale to też nie jest tak, że nie da się, tak jak wspomniałeś, zrobić i mieć wymówkę, że szczególnie jeśli mówią o pracy z dziećmi czy z młodzieżą, że się czegoś nie da zrobić. Tak? No da się zrobić, mamy też ciężar partnera, który możemy wykorzystać w różnych przepychankach i to też jak najbardziej nam wystarczy. Nie, nie, no to chyba nie musimy już nikogo teraz przekonywać, że no stara dobra gimnastyka, no dokładnie. Dałbym więcej, żeby mieć salkę, słuchaj, z matami teraz dla dzieciaków niż siłownia, nie? I to jest gdzieś tam też tutaj próbujemy przekonać, może kiedyś stworzą nam taką halę i gdzieś tam do tego U14, U15, a może i dalej. U nas bramkarze robią, no ich jest mniej, więc fajną pracę, jeżeli chodzi o taki body workout. I widziałem właśnie, obserwuję tę trenerkę, która teraz złączyła do sztabu i super dla mnie w ogóle sprawa, że zawodnicy mogą z tego korzystać zupełnie coś innego. Troszeczkę też super wpływa, na co często nie ma czasu. My jako trenerzy od przygotowania często mamy tyle rzeczy na głowie, że faktycznie mamy się skupić jeszcze na takiej pracy, która jest bardzo też czasami subtelna, tak? Ale ważna. No więc tym bardziej chylę czoła, że coś takiego u was wprowadzili, no bo jest na pewno super sprawa. Nie, no i mówię, no jakbym miał możliwość teraz mieć salkę i też tu jakiegoś fajnego trenera akrobacji, też jesteś zwolennikiem z tego, co pamiętam. Tak, tylko jeszcze przypomnę dla naszych widzów, bo jeśli nie wiedzą, no to jeśli możesz powiedzieć, czym dokładnie ta dziewczyna się zajmuje. Ona jest chyba specjalistką od treningu funkcjonalnego, trochę tam na pilatesu.
Tak. Monika Garbuś jest w tym momencie, ona ma swój taki CrossFit Box, tutaj znany w Lublinie. Bardzo dużo szkoleń zrobiła, od lat się szkoli. W tym momencie gdzieś mocno weszła w ten Animal Flow, w Mobility, ale też bardzo dobrze radzi sobie i z kalisteniką. Głównie zajmuje się teraz z bramkarzami i akademii, i oczywiście pierwszej drużyny. Też jej syn jest początkującym bramkarzem, więc też tam jest taka historia, ale zajmuje się głównie mobilnością, taką spokojną, fajną, pracą z oddechem. Super. No, te wszystkie rzeczy, na które nie ma czasu, tak mówisz. Super, super. A wracając do tego, co mówiłeś, no to też jestem zwolennikiem właśnie takiej pracy typowo z własnym ciałem, typowo sprawnościowej, która daje dużo plusów. No, też można na przykład zobaczyć Club Brugge. W Belgii też mają po prostu zajęcia na takiej wielkiej hali do gimnastyki, typowo robią różne rzeczy, jakieś tory przeszkód, małpi gaj, wszystko tak naprawdę, nie? Co poprawia też szybkość, czas reakcji, widzenie przestrzenne, czucie swojego ciała w przestrzeni, także jest naprawdę wiele plusów właśnie takiego typu zajęć. Nie no, uważam, że tego typu zajęcia plus granie we wszystkie możliwe sporty zespołowe przede wszystkim, jak piłka ręczna, koszykówka, tam gdzie musisz tą głowę ruszać, no to nic lepszego nie wymyślisz tutaj. No. Dokładnie. Gdybyś nie miał światełek, słuchaj, i innej elektroniki fajnej, to są stara dobra szkoła tak zwana, nie? Ale no to jest super sprawa. To tak jak kiedyś po prostu było podwórko, dzieciaki ganiały po podwórku, robiły bazę, grały w tak naprawdę wszystko, co się da, nie tylko w piłkę nożną i się tam to wszechstronnie je rozwijało. Nie? Teraz wiadomo, jest z tym problem, tak samo jakby trochę będę generalizował, ale no różnie to bywa z lekcjami wychowania fizycznego, nie obrażając tutaj golfistów, bo są ci lepsi, którzy robią super zajęcie, też gorsi. No ale też z tego powodu no, te dzieciaki są jednak mniej na pewno sprawne niż były wcześniej. Ja to akurat mocno obserwuję na zajęciach indywidualnych, które prowadzę właśnie z dzieciakami. Nie? Tak, tak. No to mówię, już to jest niestety wiadome, no i nie ma tych drzew, płotów i innych rzeczy, które gdzieś tam były kiedyś i nie ma tej gimnastyki też, która była kiedyś bardzo mocno nacisk kładziony. Jestem zdziwiony w sumie, bo też jesteś po AWF-ie pewnie i pamiętasz 3 czy 4 semestry gimnastyki, metodyka. Każdy gdzieś to ma w warsztacie, a koniec końców boi się chyba robić w zajęciach. To jest takie dziwne. To też jest, wiesz, problem złożony, bo ja też wiele rozmawiałem z rodzicami czy z nauczycielami, że to też chodzi głównie o podejście rodziców, że dziecko sobie coś zrobi, tak, że wiesz, no to też moim zdaniem bzdura trochę, no ale staram się gdzieś tam zrozumieć dwie strony, jest to problem złożony i myślę, nie ma co go ciągnąć i tutaj się... Nie, to jest tak, tak. Trzeba robić tyle, ile jesteśmy w stanie zrobić. My tu też mamy w planie coś zrobić, jakiś taki małpi gaj, ale może outdoorowy Ninja Warrior. No coś takiego chyba jak jest w Red Bullu, tego co wiem. Tak, tak, tak. Gdzieś tutaj były inspiracje. Coś tam staramy się robić, chociaż no marzy mi się jednak ta hala z materacami i po prostu wiesz, nieograniczone możliwości. Jasne. Przejdziemy do kolejnego tematu, który akurat myślę, że mnie i ciebie trochę bawi. Wiem, że lubisz nasze polskie twierdzenie, z którego razem się gdzieś tam zdarzałem się śmiać podczas niektórych wystąpień zagranicznych, szczególnie prelegentów na konferencjach, po których no, nasi koledzy po fachu mówili do siebie, przecież ja to wiem, przecież ja to robię, nie? To jest nic nowego. Ale wiemy, że no, jakby same ćwiczenia to są tylko ćwiczenia, a klucz to jest periodyzacja, nie? Czy w treningu szybkości, jeden trening szybkości, takie same ćwiczenia, drugi trening szybkości, takie same ćwiczenia, ale troszeczkę inaczej ułożone, już daje inny efekt i totalnie się różni. Więc powiedz mi, czy na przykład ty używasz jakiejś konkretnej periodyzacji, szczególnie w treningu siły? No tak, wracając do powiedzenia i tego wszystkiego, no to jest taka nasza wspaniała polska cecha, nie? Zresztą przed odcinkiem powiedziałeś, żebym o to zahaczył, bo to jest gdzieś tam twoja mocna strona, dlatego akurat biję w to. No tak, i to jest taki, wiesz, jak kiedyś był pan Złota Rączka i Polish Worker, nie? My wszystko robimy. Tak. Na wszystkim się znamy, nie? Wszystko robimy, tak. Na wszystkim się znamy. Ale to jest troszkę inaczej, jak wejdziesz w detale,
i zobaczysz to właśnie te detale robią różnicę, nie? A wracając tutaj do periodyzacji, u mnie to wygląda dosyć prosto. Jeżeli mam takich świeżaków właśnie W15, u nas wchodzą na siłownię, pierwsze takie treningi to są typowo treningi obwodowe. Staram się obserwować i reagować jak najszybciej, właśnie zmieniając i idąc, tak jak wspominałeś, pompki, wyciskania, zapoznanie się ze sprzętem, tak? I to jest taka pierwsza bardziej nauka. Po około 3 miesiącach bardzo niewiele różni się to trening od tego, który później ma, powiedzmy, U18, czyli pracuję na podobnych ćwiczeniach, czyli powiedzmy przysiad wykroku, tak, czy tam martwy ciąg, jedna noga, dobierając obciążenia i także do U21 stosuję podobną metodologię, czyli treningu takiego intuicyjnego gdzieś tam. Wziąłem to kiedyś bodajże z książki od Michaela Boyla, czyli jeżeli rzeczywiście robisz 5 serii, 5 powtórzeń i w ostatniej serii zrobisz 7, zwiększasz ciężar, idziesz dalej, tak? Czyli na początku oczywiście chciałem być bardzo si i robiłem procenty, pamiętam, wyliczałem to wszystko, ale gdzieś tam z mojego doświadczenia wynikało to, że szczególnie u początkujących młodych bardzo szybko to się denominuje i te procenty praktycznie już na następny trening oni mogą to pobić dwukrotnie, więc gdzieś tam pracuję intuicyjnie i oni sami wpisują sobie, musi być kartka, musi być cyfra, ja to zawsze sprawdzam, mówię, co dzisiaj tak słabo, trochę ich tam cisnę i rzeczywiście czasami są niesamowite tam wyniki, po prostu w rok po jakieś 40-50 kilo, wiesz, różnicy na trapie czy na tych ćwiczeniach. W starszych bardzo podobnie, gdzieś tam jak zaczynamy, powiedzmy, zaczniemy w styczniu, idę od wprowadzenia dwutygodniowego gdzieś tam, jeżeli chcę coś nowego wprowadzić, nauka ćwiczeń, troszkę więcej tych mikrouszkodzeń może być, bo jest mniej gier, a później 2 razy po 6 tygodni gdzieś tam skupiam się na zwiększaniu tej siły, bo gdzieś tam dalej się budujemy, a później, jeżeli już to trochę zmęczenie przychodzi sezonem, przechodzę bardziej na trening mocy, wychodzę na dwór, troszkę sanek, trochę piłek lekarskich, trochę ćwiczeń Boscha i u mnie wygląda to w ten sposób. Ja to zrobiono. Ja też, odnosząc się do twojego treningu siły, tych procentów, ja też w treningu indywidualnym, okej, działa na procentach i też na treningu prędkości sztangi, bo mam takie możliwości. Jeśli chodzi o trening grupowy, no to bazuje na tych powtórzeniach w rezerwie. Czyli jeśli zawodnik czuje, ile jeszcze może zrobić z tym danym ciężarem powtórzeń, no to tak mniej więcej to dobieram, bo wiadomo, jest kwestia dnia, jak się zawodnik czuje, tego progresu faktycznie, który może być w przeciągu tygodni i tutaj faktycznie gdzieś tam oni sami też wyrabiają sobie taką czutkę, że wiedzą, ile jeszcze by dali radę, nie? Więc to też fajnie się u mnie sprawdza, też jest szybkie, nie trzeba gdzieś tam tego liczyć. Dokładnie, wiesz, on sam jest panem swojego losu, ja zawsze mówię, no są zawodnicy, którzy nawet jeszcze trzeci dzień po meczu, wiesz, gdzieś tam czują to wszystko, bo być może są na takiej pozycji, było więcej hamowania albo po prostu mają taką naturę i wtedy, wiesz, w ten dzień akurat, no co, no zostanie na tym albo zrobi nawet mniej i się nic nie stało, więc sami sobie to regulują. Druga rzecz, jaka jest w treningu siłowym, i ogólnie takim treningu dla mnie najważniejszy, pewnie myślę, że przyznasz mi rację, to jest no feedback. Dałbym sobie, wiesz, wiele, żeby tak jak mówisz, mieć coś takiego jak jest, nie wiem, na Kaiserach, gdzie masz od razu wynik. Tak. Oni się lubią ścigać, nie? Oni się lubią ścigać, lubią mieć wynik. Szkoda, że jest to na razie takie drogie. Gdzieś tam ten wiesz, prędkość sztangi, to wszystko. Musiałbym mieć tego więcej, żeby to płynęło. No oczywiście. Tak, więc to są takie rzeczy, wiesz, no albo nie wiem, mieć nawet te wiesz, 4 jump maty gdzieś, żeby były te skoki mierzalne. To jest takie coś, co mi brakuje troszeczkę, jeżeli chodzi o sprawy sprzętowe. Ale ja przyszłości, to wiadomo, myślę, że nie tylko ty masz taki problem i życzenia.
Ale gdzieś tam, wiadomo, bez tego sprzętu też się da fajnie popracować, gdzieś tam ich trochę zbodźcować. Nie, no to jest już, wiadomo, fanaberia trenera, który też by się czymś nowym pobawił. No jasne. Ale no, no to są, wiesz, zawodnicy, oni się muszą ścigać. Muszą mieć Gdzie, rywalizację, no. Tak, tak, gdzie można, tam zawsze daje jakieś coś, wiesz, czy to skok w dal, zmierzeniem czegoś, cokolwiek, no. Czy Jasne. czasami konkurs wyciskania na klatę też się zdarzy, wiadomo, nie? Typowo, tym bardziej w poniedziałek, bo to dzień klaty i Tak, tak. karabiny muszą być naładowane, także to jest najważniejsze. Oczywiście żartem, śmiechem. Zbliżamy się do końca i teraz na koniec zawsze zadaję moim gościom takie standardowe pytania. Powiedz mi, skąd czerpiesz wiedzę? Czy to są książki, czy to są jakieś szkolenia, czy może strony internetowe, artykuły? Z czego aktualnie korzystasz? Aktualnie, wiesz co, Powiedziałeś już o aktualnie... Boszu na pewno, także pewnie książka na kursie, byliśmy razem w Franca Tak, Boscha. tak. Na pewno Bosch, na pewno nie ukrywam, cały czas mielę ten kurs Altisa Game Speed. Dosyć drogi, ale jeżeli ktoś już jest na pewnym poziomie, powiedzmy, zaawansowania, to polecam. No podcasty są świetne, nie? Tak. Nie pamiętam tych nazw, Pacey chyba, czy Performance. No to jest po prostu, to jest niesamowita wiedza, nie? Tam insajderskie takie wiadomości z naprawdę topowych klubów. Siedzę czasami, zapisuję sobie jakieś notatki z tych odcinków i wracam do tego, bo uważam, że to jest top. Tak naprawdę mam takie czasy, jak pamiętam, jak my zaczynaliśmy, to wiesz, był kurs Exosa na polski, to było wow, w języku polskim nie było nic, za granicą to w ogóle też mega mało, a teraz są takie czasy, że mógłbyś tak naprawdę siedzieć tygodniami i cały dzień słuchać, patrzeć i tak na tej wiedzy jest tyle, że masakra, też kwestia tego, żeby tą wiedzę przefiltrować, dlatego też stąd moje pytanie, z czego czerpiesz wiedzę, bo wiadomo, tej wiedzy jest pełno, ale często też jest to jakaś tam strata czasu, bo ta wartość jest trochę niższa, niż byśmy tego oczekiwali, nie? Nie ma na to czasu, chociaż no ja sobie robię zawsze takie gdzieś tam, no tak jak teraz jest, trochę więcej mam, zaraz będziemy mieli wolne, gdzieś tam staram sobie robić takie, wiesz, tygodniowe, żeby też się zmotywować trochę więcej, posłuchać, porobić notatki, zrobić jakiś kurs szybki online, więc tą drogą gdzieś tam staram się dokształcać, chociaż no, tak jak mówisz, teraz problem jest z bogactwem wiedzy, ale no myślę, że już teraz wiem, że staram się słuchać praktyków, nie? Czyli, okay. Czyli weryfikujesz po prostu tego, kto sprzedaje tą wiedzę tak naprawdę. Tak. No patrzę, jeżeli jest, wiesz, gościu, który 30 lat gdzieś tam pracuje nad szybkością, wytrzymałością, siłą lub pracuje po prostu w topowym klubie, no to myślę, że po prostu wie o czym mówi, nie? No jasne. Okej. Okay. Przedostatnie pytanie. Patrząc na Jacka, czyli ty patrzysz na siebie z czasów, kiedy zaczynałeś, co byś sobie doradził, czego byś nie zrobił lub co byś zrobił inaczej? Może masz jakąś anegdotę, jakąś ciekawą historię, którą tutaj przedstawisz? Myślę, żebym się zaznajomił z tak zwanym Dunning-Kruger efekt. Nie wiem, czy znasz to, tą teorię, gdzie na początku myślisz po jednym kursie, no, że wszystko, tak? Później jest etap zwątpienia, a później dopiero stajesz się tym masterem, więc myślę, że no wtedy jakbym się dowiedział, co to jest i spojrzał na siebie, to wtedy byłem najmądrzejszy, tak właśnie powiesz. Czyli tak prosto się mówiąc, im więcej wiesz, tym tak naprawdę mniej wiesz, nie? Tak ci się wydaje. Tak. I, no i pokory trochę mieć, że wiesz, ci ludzie szczególnie w piłce łatwo sobie, wiesz, powiedzieć, że oni nic nie wiedzą, a później jednak mówisz, no kurde, no pograł tyle w piłkę i nawet jak on to robi na nos, to jednak trzeba słuchać ludzi. Myślę, że to wiesz, to bym na pewno czyli sobie większa powiedział. Pokora. Pokora, o, brawo, to jest to słowo. Pokora. Pokora, okay. Tak. No. Ciekawe, dobra. No i teraz ostatnie, powiedz mi, jaką miałbyś radę dla początkujących trenerów, którzy zaczynają pracować z dziećmi i młodzieżą? Co byś nie dał? Tak, znam odpowiedź na to pytanie. Najważniejsze. I spotykam się to z tym bardzo często.
mówię trenerom, że oni patrzą na te dzieci oczami siebie w momencie, kiedy kończyli karierę, wiesz? Czyli oni traktują, nie rób tego, to za dużo, tak jak taki stary, wiesz, schodzący... Stary dziot, który tylko tam miałczy i wygląda tam, nie? Przypomnij sobie, jak miałeś 14 lat, 13, 12 i jak byłeś niezniszczalny i mogłeś cały dzień biegać, skakać i nic się nie działo. No i tak było. Tak, i każdy z nas to gdzieś tam przerabiał. I wejdź wtedy w tą głowę, postaraj się coś tam przypomnieć i wtedy dopiero zacznij, wiesz, planować to wszystko. Zobacz, jakie są możliwości nieograniczone regeneracji dzieci, możliwości adaptacyjnych i tak dalej, nie? No, często to właśnie to, co mówisz, że trenerzy zbytnio nam się skupiają, że dzieci, czy na przykład w poniedziałek grali w sobotę, to czy zrobić im szybkość, bo czy oni się zregenerują? No, jak najbardziej tak, nie? Jak najbardziej tak. Poza tym nie traktujmy młodych zawodników jak miniaturowych dorosłych, tak? Myślę, że tu jest problem. One, tak jak wspomniałeś, gdzieś tam te możliwości regeneracji mają zdecydowanie lepsze i jakby ich musimy budować cały czas w podobny sposób, a nie, że mają w niedzielę mecz i ich przygotowujemy, nie? I też jeśli chodzi o środki, no to jak najbardziej ten trening mają sprawiać radość, no bo dzięki temu one chcą przyjść na trening. Poza tym nie wiemy, ilu z nich będzie grało później zawodowo w piłkę, no ale ważne, żeby później nie chcieli uprawiać ten sport, a nie byli, mieli problemy, wiesz, z otyłością i problemy gdzieś tam później ze zdrowiem w przyszłości, więc ważne, żeby to im sprawiało radość i później nawet jak nie będą grali w piłkę, to będą sprawnymi i szczęśliwymi ludźmi, nie? Nie, no to jest podstawa, nie? No, ale to trzeba trochę popracować. Ja ci powiem, że miałem taki okres, że właśnie młoda ekstraklasa, U21 i później nagle zostałem wrzucony w dzieci i nic nie wiedziałem. I to trzeba naprawdę znowu zobaczyć, jak te dzieci się zachowują, 2 tygodnie, 3 tygodnie popracować, zobaczyć, z czego one się cieszą, jak dużo frajdy im wyścigi rzędów sprawiają, a jak mało frajdy start-stop, nie? I wtedy już wiemy wszystko, nie? No. Okej, okay. Super. Oczywiście Jacek, jak nasi poprzedni goście, ma dla Was prezent. Nie zdradzimy, jaki to jest prezent, ale na pewno możecie go ściągnąć pod tym wideo. No i myślę, że będzie to dla Was dobra niespodzianka. Jacku, ja dziękuję bardzo za poświęcony czas i przede wszystkim, że się podzieliłeś z nami wiedzą i tym, że też coś przygotowałeś właśnie dla naszych słuchaczy. Dzięki bardzo. Pozdrawiam. Wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.